Cześć, cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu vlogowania. Miałam teraz dość dłuższą przerwę, muszę Wam powiedzieć. Mierzę temperaturę Alonkowi. 36,6, książkowa. A Alanuś nasz jest panem Kropką. Nie, a ty Jan jest panem Kropką. Aha. No w każdym razie przechodzimy teraz ospę u Alanka. Dobrze, dobrze, dobrze. No dobra. W wcześniejszym vlogu mówiłam Wam, że Alex, że jak przyjechałem z Zakopanego, to Alex miał ospę, ale Alex miał taką ospę o bardzo łagodnym przebiegu. Miał naprawdę niewiele kropek. Mniej więcej może tu w okolicach ust. No na ciele też miał, ale one były takie rzadkie, przepraszam. Nie gorączkował, raczej go to nie sądziało, był troszeczkę niespokojny i miał problemy ze snem, ale, no, ale nie było tak źle. U Alanka zaczęło się, dzisiaj mamy w ogóle poniedziałek, to w sobotę, na wieczór, już zobaczyłam u niego pierwsze kropki, no już był taki troszeczkę ciepły i miał gorączki, słuchajcie, 38,2. I powiem Wam, że podałam mu ibuprom, a później dopiero poczytałam, że nie powinno się przy ospie podawać w ogóle właśnie ibupromu, tylko paracetamol. No i pojechaliśmy kupić ten paracetamol, ale już on, powiem Wam, że od tego raz mu podałam syrop właśnie jak miał gorączkę, raz jak bolała go głowa i już się na nic nie uskarża. Wczoraj też w ogóle poszedł spać w dzień na dość długo przez to, że on się obudził bardzo wcześnie, bo chyba o 4, 5 rano i już nie zasnął. Także później w ciągu dnia oglądaliśmy sobie Akademię Pana Kleksa. Nawet go trochę wciągnęło, muszę Wam powiedzieć. No i sobie zasnął i sobie troszeczkę to poodsypiał i po tym przespaniu się było już znacznie lepiej i od tamtej pory nie gorączkuje. Jest ciepły, ale jego temperatura dochodzi maksymalnie tylko do 37 stopni. Matko Boska, jak ten chłopak się już podnosi. Widzę, bo Alex się teraz obudził, Alanek do niego poszedł i Alex już tak się podnosi do góry, prawie już jest w połowie dosiadu. O, bardzo się mocno podnosi. Po prostu parzą go te plecy coś. No, ale Alanek jest strasznie mocno wysypany, bardzo mocno. Martwię się troszeczkę też tym, że Alex zachorował w tak młodym wieku, że może jeszcze raz zachorować. No i z jednej strony mówię, żeby nie chciałabym może, żeby go teraz złapało, ale w sumie może lepiej, jak już i ten jest chory, to niech już i ten, jak ma być drugi raz chory, to niech będzie. Ja mu ściągnęłam wcześniej. Okej. Okay. Także u nas jest właśnie tak. Ja też w ogóle jeszcze w szlafroku. Przed chwilą był taki moment, że właśnie no Alex sobie spał, Alanek leżał u siebie w łóżku, tam oglądał telewizję, no i ja tutaj mówię, kurde, to też się jeszcze nie ubieram, weszłam sobie pod koc, mam cały czas jeszcze kawę, kawa niestety nie ciepła, zimna, jak to u mnie zresztą często bywa, że piję ciepłą, zimną kawę, no i tak sobie właśnie siedziałam, Alanek dzisiaj idzie dopiero do lekarza. Udało mi się go umówić, dzwoniłam od rana, no nieważne. Już kiedyś Wam opowiadałam o sytuacji, podejrzewam, że to nie tylko w mojej przychodni tak jest. Jak byliśmy z Aleksem u lekarza, to w ogóle on już miał te krostki na tyle takie, że one same się już goiły i ona nic mu nie kazała podawać. No wiadomo, jakby tam właśnie jakiś miał gorączki, coś to przeciwko, ale on nie miewał gorączek. No i nic mu nie podawałam, także nie wiem, co się podaje dzieciom na taką ospę. Najbardziej Alankowi oczywiście dokucza swędzenie. Zadałam Wam pytanie teraz na Instagramie, pomału zaczynacie mi odpowiadać, no ale też zobaczymy, co lekarz poleci na ten właśnie świąt. I mamy znowu, słuchajcie, kilka dni załatwione niewychodzenia z domu, bo wtedy Alex miał, był chory na ospę, no to też nie mogliśmy wychodzić i teraz Alanek i znowu przez Alanek gdzieś tydzień nie będzie mógł wychodzić. No tak jak wtedy Adrian wychodził czasami z Alankiem gdzieś tylko na dwór, no czy jak był śnieg, to w ogóle był u nas, słuchajcie, przez jeden dzień śnieg. To oczywiście byli na dworze. Dodawałam Wam do relacji, może też gdzieś tutaj wstawię krótki urywek. I
Teraz ja może będę wychodziła tylko z samym Aleksem, ale znowu jakieś takie wspólne wyjścia już znowu odpadają i ciągle nie możemy do nikogo pojechać. Nas nie mogą odwiedzić znajomi, którzy mają dzieci, bo nasze dzieci ciągle wcześniej były przeziębione, teraz te ospy, a podejrzewam, że taka ospa u takiego właśnie czterolatka to jest, wiecie, no tak około 3 tygodnie wyciągnięte z życia, no 2 może, coś takiego. A już za niecały miesiąc, bo za w sumie 2 tygodnie, Alanuś kończy 4 latka, a Aleksiu kończy pół roku. Jezu, jak to, słuchajcie, zleciało naprawdę. Za tydzień w ogóle też organizuję mojej bratowej Oli baby shower. Ja nawet nie wiem, czy ja już o tym wspominałam, że Ola spodziewa się dziecka. No i myślę, że też będę nagrywała z tego dnia vloga, pokażę Wam, jak wszystko zorganizowałam, bo już pozamawiałam ozdoby, pozamawiałam prezenty i myślę, że prezenty przyjadą dziś, bo prezenty zamawiałam od Asi ze sklepu Eco Conad, tu z Koszalina. Znacie ten sklep z mojego kanału, bo nagrywałam różne hole wyprawkowe. Co, zawiesiłam się, bo właśnie piszecie mi teraz w sprawie tej ospy w ogóle. Także pokażę Wam. Jeżeli dzisiaj przyjdą właśnie te ozdoby i tak dalej, to myślę, że Wam pokażę, bo ten vlog i tak chyba wejdzie już po baby shower, także Ola nie będzie tego widziała. I zamówiłam też, słuchajcie, przepiękny zestaw, takie dresy. Dlatego, że Ola będzie miała córeczkę, ja na nią mówię Balbinka i w ogóle bardzo mi pasuje jakoś do... To ich córki imię Balbinka, nie wiem dlaczego, ale tak mi pasuje i tak ją nazywam, Balbinka. Zamówiłam dla Balbinki właśnie taki piękny dresik, ręcznie szyty, w róże. I domówiłam do tego opaskę, przepiękne. W ogóle wiecie, dla dziewczynek to można oszaleć. I oczywiście już mi gdzieś tam w głowie kręci się myśl, że kurde, chciałabym też mieć chyba jeszcze córkę, ale właśnie córkę. To jest chyba takie marzenie, mieć kobiety córeczkę, ale nie wiem, czy byłabym w stanie zdecydować się na trzecie dziecko. Może gdyby było coś takiego jak gwarancja płci, to może, bo powiem Wam szczerze, że nie chciałabym chodzić kolejny raz w ciąży i przechodzić przez ten poród, czy tam cesarskie cięcie, nieważne. I to jest przeżyciem, także nie chciałabym jak gdyby przez to już przechodzić. Ale mogłabym mieć trzecie dziecko, naprawdę. Tylko, że tak jak mówię, musiałabym mieć gwarancję, że to będzie córka, a że takiej gwarancji nie ma, no to chyba się zatrzymam na tej dwójce. Chociaż wiecie, nigdy nie mów nigdy, nigdy nie wiadomo, jak to będzie. Ja od zawsze marzyłam o trójce dzieci, tylko że to było troszeczkę odwrotnie. Zawsze sobie marzyłam, że będę miała dwie starsze córki, nawet jeszcze kiedyś, zanim, tak, że tak powiem, nie zdawałam sobie sprawy, co to znaczy, to chciałam mieć bardzo bliźniaczki i takiego trzeciego właśnie syneczka, rodzyneczka takiego. No ale wiecie, już ogólnie ta myśl o trójce dzieci przeszła mi w momencie, kiedy miałam Alanka. Ale już teraz przy dwójce mi się wydaje, że jest troszeczkę łatwiej niż przy jednym dziecku, naprawdę. Bo przy tym pierwszym wszystkim się tak spinacie, tak się wszystkim stresujecie. Przy drugim też faktem, to jest wszystko też ogólnie, jakie trafi się Wam dziecko, to czy będzie kolejne. Alanek był dzieckiem pośrednim, nie był jakimś bardzo wymagającym, ale też nie był bardzo grzecznym. Troszeczkę był dzieckiem wymagającym. Natomiast Alanek... Póki co, ja go absolutnie nie będę chwaliła tutaj, bo dzieci się nie chwali, uważam, bo to zawsze potem się odwraca przeciwko nam, ale jest spokojniejszy i grzeczniejszy trochę od Alanka. No i może dlatego gdzieś tam czasami przez głowę przechodzą myśli o właśnie o takim trzecim dziecku. Chociaż wiem, że istnieje coś takiego jak planowanie płci, nawet... Moja ciocia, która jest pielęgniarką, uważa, że jest to sprawdzalne na 100%. Ja sobie tego nie wyobrażam, bo gdyby to było sprawdzalne, to po prostu ludzie na pewno, przecież są rodziny, które mają 3 dziewczynki, 4 dziewczynki, no to chyba gdyby to działało, no to by nie było takich sytuacji, prawda? Godzina jest 12. No, za 2 godziny Alan ma do lekarza i przyjeżdża Adrian z pracy, tylko i go zabiera. I bardzo się jakoś, wiecie, martwię, żeby jego wyjściem na dwór, bo wiem, że ospy nie można, nie tyle, że przeziębić, ale żeby go nie przewiało. Także coś muszę go jakoś tak opancerzyć. Szkoda, że nie możemy jechać we dwójkę
Wtedy byłoby na pewno łatwiej niż jak Adrian sam z nim. No ale nieważne, no ja zostanę z Aleksiem. Zamówiłam też sobie do smyka i dzisiaj właśnie mam odbiór książkę BLW, czyli tą Bobas lubi wybór, dlatego że zamierzam teraz, jak Aleksiu skończy 6 miesięcy, wprowadzić właśnie tą metodę żywieniową, przynajmniej jakoś tam, wiecie, pomału się nią kierować. Na pewno muszę przeczytać tą książkę, żeby samej wydać jak gdyby sobie własną opinię, własne zdanie na ten temat. Ja Wam pokazywałam we wcześniejszym vlogu, że tutaj jest złożone już właśnie krzesełko to Aleksia z Kindercraft i dodawałam Wam gdzieś do relacji. Pytałyście się mnie właśnie, co to jest za krzesło, i to jest krzesło Kindercraft Fini, chyba to się nazywa, i ono jest w wersjach też z drewna, że zamiast tego czarnego jest kolor drewna. No i wiadomo, ze względu jak gdyby na swoje wnętrze chciałam właśnie takie kolory. Ono jest bardzo fajne. To tutaj to jest wykonane z przemiłego materiału. O, fajnie, że cośkolwiek widzicie. Z przemiłego materiału, ale ślizgiego, oczywiście fajnego do wycierania. Jedyne, czego nie mogę pojąć, to słuchajcie, to są te pasy. Że robią je białe i z takich materiałów, które są trudne do wyczyszczenia i zazwyczaj się nie wyciągają. Nie mogę tego pojąć. No już mogli to zrobić z jakiegoś, nie wiem, chociaż ortalionu, no czegoś po prostu ślizgiego, bo już mieliśmy kilka prób i zobaczcie, to jest po jednym jakimś tam czy dwóch karmieniach, już są wiadomo, że brudne, jak to dziecko, a jak jeszcze w ogóle będzie to BLW, no to już w ogóle te szelki będą brudne. I pamiętam, że u Alanka one też były brudne, ja je musiałam po prostu szorować szczoteczką, a łatwiej byłoby wrzucić je do pralki, tak jak wrzucałam u Alana, w ogóle w tym krześle mogłam ściągać całe, wszystko to ściągałam ze stelażu i wrzucałam to do pralki. No tutaj tak nie będzie, bo to jest takie... W ogóle to krzesło jest, słuchajcie, bardzo fajne, no dlatego, że tutaj jak gdyby sobie regulujecie też odstęp. Potem można to wyciągnąć, odkręcić stópkę, zniżyć, bo to jest na dwa składane. I to zostaje normalne takie po prostu krzesełko będzie. Później dla takiego, na przykład gdyby Alanek teraz miał z tego korzystać, to byłoby to normalne krzesełko, zwykłe z oparciem krzesełko. Cena też jest spoko, bo kosztuje chyba około 330-350, zależy w jakim sklepie. Także ceny są, uważam, też spoko, biorąc pod uwagę wykonanie, design, bo design dla mnie jest też ważny. No ja jestem bardzo zadowolona na razie z tego. Zobaczymy, jak on będzie się użytkował, ten materiał, bo jest tak miły tutaj, po prostu taki gładziusi tutaj w dotyku. Idziemy do Aleksa. Zobaczyć, co tam u niego. No, także poczytam sobie to BLW. U Alanka nie stosowałam, tak jeszcze jak gdyby nie znałam, nie słyszałam o tej metodzie. I były papki, A jeżeli chodzi w ogóle o Aleksia i o jego rozszerzanie diety. Dzień dobry. Szumi się włączył, czekajcie. A braciszek, zobaczcie, już przyszedł tutaj. Włączył, o zobaczcie tego chłopaka, jak się podnosi do góry. Włączył mu tutaj karuzelkę, żeby już mu chodziła, żeby się nie nudził. Chociaż Aleks nie ma jakiegoś większego problemu z tym, żeby sobie chwilę poleżeć po drzemce. On, nie to, że on się budzi z płaczem, tylko sobie budzi się i leży. Tak, koteczku? Takie dobre szkity. Ty masz jakieś farfocle tu od skarpet. Albo od koca nawet, bym powiedziała, no. Także tak. Także to tyle w temacie takiego update'u. W ogóle byłam już z Olą też, pomagałam jej kompletować wyprawkę, byłam już z nią kupić wózek. I wózek Ola ma też ten, co ja, i bebe. I bebe baby. I bebe baby. Tylko szary i stelaż ten chromowany. Nie biały. Tak. Ja w ogóle cały czas jestem Wam, że tak powiem, dłużna film o tym wózku i na pewno już ogólnie pierwsza część, słuchajcie, nagrana była tego filmu, jest nagrana. Jak tylko ten wózek przyszedł, ja tam jestem świeżo po porodzie w ogóle, jeszcze z takim brzuchem. Aleksiu taki malutki tam śpi w gniazdku. Ale ten film cały czas czeka na dogranie właśnie jak gdyby tego wózka w akcji, tak? No bo to było tylko na początku takie rozpakowywanie paczki, składanie tego wózka. A teraz
czekam na ładną pogodę, żeby to nagrać. Po prostu gdzieś jak pójdziemy na spacer, żeby Wam pokazać jego funkcję. O co chodzi z tym, że jest elektryczny, bezpieczniejszy. Szczególnie przy dwójce dzieci, jak się ma jedno dziecko takie większe, biegające, to fajnie jest mieć wózek, który sam hamuje. Naprawdę, uwierzcie mi, że to jest bezpieczne. Proszę, jak mi tutaj słucha facet. Co ta mama opowiada? Co ta mama opowiada? Kończymy, już się przebieramy. Alanek zostaje jeszcze w piżamie. Hejka wszystkim. Hejka. Sia. Co ty tu masz, Aleksiu? Aleksiu. Co tu jest? Co masz tu? Samochodzik? O. Co tutaj jest? Słuchajcie, tą matę zamówiłam już jakiś naprawdę spory czas temu na AliExpress. Widziałam je w ogóle, że je można gdzieś tam nawet pokupować. Och, za 100 kosztuje na necie. Na AliExpress kosztowaniem około 20 zł. Ale pan Alex niestety. Leżenie na brzuchu, nie? To nie dla niego. On już woli sobie posiedzieć i w to popukać. Prawda? Taki fajny drewniany samochodzik udało mi się w Pepco znaleźć, słuchajcie, bardzo fajnie. Są też inne takie drobne zabawki, jakaś grzechotka drewniana, ale różowe tylko. Także jeżeli nie spotkam innych kolorów, to kupię też w tym różowym kolorze, już Ci ją podaję. Jest już w ogóle, słuchajcie, kolejny dzień, ale chyba zakończyłam w podobnej scenerii wczoraj, jak dzisiaj. Co, kochanie? Hejka, hejka. Hejka, no zaraz Ci pokażę twoje. Teraz na jeźdźka. No dobra, no dobra, już wszyscy się już przywitali. Też się przywitała. Zleciał, słuchajcie, wczoraj ten dzień. Chłopaki wrócili od lekarza. Tak, już Sówka też się, kochanie, wita. Wszystkie zwierzaczki już się witały, Misiu. Możesz się bawić dalej. Możesz się bawić dalej. Niestety musiały wszystkie, słuchajcie, zwierzaki się przywitać po kolei. Dlatego zrobiłam to przy wyłączonej kamerze, żeby Was nie zamęczyć. Słuchajcie, z Waszego... No tak, no przyjechali od lekarza właśnie, bo tak przeskakuje ten temat. No doktor powiedział oczywiście, że ospa. Nie przepisałam mu nic takiego, wiecie, na skórę, na ten świąt. Przepisałam mu tylko syrop na noc, taki wyciszający, uspokajający. I słuchajcie, to Alanowi nie dało nic. Bo obudził się po chyba niecałych 2 godzinach. Jączał, cały czas się drapał, nie mógł zasnąć dobrze już później. No i wtedy właśnie miałam rzeczy, Borys, te, które Wy mi polecałyście rzeczy. Adrian pojechał do apteki kupić ten Pox Clean, czyli to jest ta pianka do smarowania na ciało, która ma łagodzić ten świąt. No powiem Wam, że posmarowaliśmy go całego w nocy. No i muszę Wam powiedzieć, że rzeczywiście spał, później jeszcze znowu się trochę powiercił i Adrian go wtedy jeszcze raz nasmarował i spoko. I przespał tą noc i spał do 8 normalnie. Dzisiaj już też go rano jeszcze wykąpałam, też psikałam go oktani septem, bo to też lekarz mówiła, żeby go psikać, dlatego że on już ma trochę też tych ranek takich porozdrapywanych. No i posmarowałam go tym i myślałam, że go teraz znowu posmaruję, bo zaczął się trochę drapać, ale mówi, że nie.
że nie będzie się dalej drapał, także zobaczymy. Zamierzam tą pianką po prostu od razu go smarować, jak tylko właśnie zobaczę, że zaczyna się na nowo drapać, bo nie chciałabym, wiadomo, nie powinno się dziecko po prostu drapać, żeby tego nie rozdrapywać, żeby nie było później blizn. I też pisałyście mi o jakichś takich kroplach, to są chyba krople na jakąś alergię. Jestem właśnie tego bardzo ciekawa. Muszę w sumie zadać Wam pytanie na Instagramie, bo tam jak gdyby szybciej dostaję odpowiedź, czy takie leki w ogóle na alergię tutaj też pomogą trochę. Na przykład wapno podaję mu, bo pytałam się też pani doktor, czy tutaj pomoże też może trochę wapno na to swędzenie. No powiedziała, że mogę mu podawać, ale to nie ja się pytam, mój mąż w moim imieniu. No to mu nie zaszkodzi, a może pomoże, także zobaczymy. Wczoraj właśnie jak pojechałam już wykupić Adamkowi te leki do apteki, później Wam pokażę te paczki, które Wam mówiłam właśnie, że odebrałam dekoracje na baby shower, przyjechała też paczka z Ekokonat, odebrałam też, słuchajcie, tą książkę wczoraj, Babas lubi wybór. Powiem szczerze, że trochę myślałam, że to będzie inna książka, że to nie będzie tylko taka czysta teoria, ale że też będzie bardziej może ta książka ilustrowana, jakieś może porady, przepisy, bardziej tak obrazowo, dlatego że ja jestem osobą, która ma w ogóle pamięć obrazkową taką. Jeżeli chodzi o takie książki, to ona mnie sama swoim wyglądem nie zachęca do czytania przez to, że wygląda nudnie, o tak po prostu. Zaczęłam ją czytać, no jest dużo takich rzeczy, które na razie, że tak powiem, wiedziałam. Zobaczymy, co będzie dalej. Ja tak jak już pewnie wiecie, ogólnie nie przepadam za czytaniem książek. Nie potrafię się aż tak jakoś wyciszyć. Jest to dla mnie trochę za nudne po prostu zajęcie, kiedy właśnie tak nie za bardzo się dzieje i siedzieć tylko w miejscu ileś czasu. Nie ogarniamy się na razie, siedzimy sobie, lenimy się. Aleks też już śpi od jakiegoś czasu w sumie na drzemce, już chyba prawie godzinę w sumie śpi, a może jeszcze nie. No i siedzimy w domu, my musimy siedzieć teraz w domu, w ogóle 2 tygodnie Alanek ma nie wychodzić z domu. O matko, jak ja w ogóle wyglądam, masakra. Zrobiło się już później. Cały czas stałam, słuchajcie, przy kuchni, robiłam obiad i jeszcze mnie nie wiem co wzięło na robienie, nawet pierścionków jeszcze nie nałożyłam. Znowu tych bułek cynamonowych i one się pieką. Właśnie muszę iść zobaczyć. Tutaj mamy ten karton, prezenty wyprawkowe, tam mam ozdoby. Tutaj w ogóle też chciałam Wam pokazać nowości, jakie do mnie przyszły z Vita Liberata. Brak czasu, tak jest. Jest teraz w ogóle godzina już zaraz 18. Adrian próbuje uspać Aleksa, no i widzę, że średnio to tam wychodzi. Bułki jeszcze chwileczkę. Zajrzyjcie. Miałam trochę mało cynamonu ogólnie, niestety. A też pokażę Wam, tutaj nie będę włączała kuchenki, bo wtedy będzie widać, jak brudna po tym jest moja kuchenka. To są zrazy z mięsa mielonego, w moim przypadku z indyka. No i wiecie, sos własny. Dzisiaj był taki obiad. No i też trochę czasu je robiłam, bo samo wiecie, jakieś takie zawijanie, podsmażanie, duszenie. A Alanna przynosił tutaj jak zawsze tych zabawek. Także nastałam się trochę przy tej kuchni. Ja już tej piące. Matko Boska, dajcie spokój z tym chłopakiem, jego usypianiem. No także, jeżeli chodzi w ogóle, powiem Wam też teraz o tą piankę, no bo już jak gdyby jesteśmy po nocy i teraz praktycznie po dniu, kiedy Aleks jej używa, no to nie drapie się naprawdę, a dzisiaj w ciągu dnia był wysmarowany tylko 2 razy. Wysmarowałam go 2 razy, jak zobaczyłam, że ja myślałam, że będę go częściej musiała smarować, że on będzie się już po 2 godzinach na przykład drapał, tak? A nie, nie jest tak. Nie drapie się na razie. Gdyby zaczął się drapać, to bym go po prostu posmarowała kolejny raz i tak dalej, tak? Ale no nie drapie się, czyli ogólnie pianka też dużo daje.